tutaj może być fakt, że coraz więcej drużyn z całego świata chce w takich zawodach uczestniczyć. Taką najdalej wysuniętą drużynę ze wschodu to są Chiny, które pierwszy raz przyjechały. Zadania sformułowane w ten sposób, żeby pokazywać jak najnowsze materiały, jak najnowsze technologie, żeby ci młodzi ludzie mogli się z nimi zapoznać i żeby to była jakaś rekomendacja też tych produktów na terenie naszego kraju. Każda specyfika dachu ma jakby osobne to jest osobny jakby rozdział, tak? Dachówka to jest co innego, blacha to jest co innego, dachy płaskie i papa i różnego typu folie jest co innego. Jeżeli chodzi o tą konkurencję, jak robiliśmy regle, no jest duże wyzwanie zrobić coś takiego w tak krótkim czasie, no bez jakiegoś tam treningu w życiu by nam to się nie udało, na pewno. Materiał, no jak widać, jest bardzo urokliwy, pasuje super do jakichś wykończeń typu drewno, domy z bala i jakieś tam inne. Około 60% ludzi patrzy na ten ekonomiczny wskaźnik, czyli co jest tańsze, co jest droższe. My mówimy zawsze, że co jest lepsze. Niewłaściwe wykonanie tych prac wstępnych przygotowawczych rzutuje na eksploatację dachu. Patrzymy, że po 5 latach czy po 7 dach się sypie. Coś się dzieje, czyli albo zła wentylacja, albo gdzieś tam niewłaściwe wykonanie. Materiałem bardzo popularnym jest blachodachówka. Jest to pokrycie lekkie, szybkie w montażu, łatwe. Różnorodność tych blach, kształty, kolorystyka jest tak duża, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Blachy płaskie, blachodachówki, firma Blachy Puszyński, jest to bardzo dobry producent. Serwis jest bardzo dostępny dla firm lekarskich, wspierają wszystkich i to jest jeden z wiodących producentów, z którymi warto współpracować. Wybór okna dachowego zależy w dużej mierze od rodzaju pomieszczenia, jaką będzie spełniało funkcję. Firmy, które produkują okna, między innymi Fakro, ma bardzo bogatą ofertę wszystkich okien. Chcąc spełnić wymagania klienta, tak projektują, wykonują te okna, no generalnie przygotowują nam klocki Lego do pracy na dachu. Żeby prawidłowo dobrać okno dachowe do pokrycia, trzeba przeprowadzić wywiad z inwestorem, do czego on to potrzebuje. Jeżeli to będzie na przykład łazienka, musi być okno białe, o dużej odporności na wilgoć, dobrać odpowiednią wysokość, która będzie odpowiadała choćby wzrostem osobom, które będą mieszkały, i tym należy się w szczególności kierować. Takie produkty jak Fakro ma już wszelkiego typu okna, które można zamontować w każdym rodzaju pokrycia.